Witam ponownie. Więc tak jak powiedziałem w poprzedniej części, czekam na przyjazd policji. Niestety ta policja nie chce za bardzo tutaj przyjechać. No mi się nie chce na nich czekać, no. Ale już przyjechali, tak? Aha, no dobrze. Skoro przyjechali... to... Zobaczymy, co policja sądzi o tych bezprawnych zarządzeniach. Mamy panów policjantów. Dzień dobry. Dzień dobry panu. No, witam panu. Wywołanie mieliśmy, że pan jest zarówno na te zgadza się. Artykuł 116 na kodeksu wykroczeń. Proszę pana, ja rozumiem, zgadza się, ale ten artykuł w gruncie rzeczy dotyczy osób chorych i podejrzanych o to, że są chorzy, a nowelizacja tego artykułu, która jest powiedzmy pokraką tego artykułu, mnie nie dotyczy. Ja rozumiem, że panowie mają obowiązek wypisać mi mandat. I bardzo dobrze. Widzę, że policjanci są po polsku usposobieni. A pan do sądu chce wejść? Tak, bo... Bo to niestety jest regulamin taki, że po prostu nie puszczą pana. Ja rozumiem, ale proszę pana, sądy notorycznie stwierdzają, że wszelkie obostrzenia covidowe są bezprawne. Teraz choćby przykład w Krakowie, panów pisiorów uniewinnili, więc... Pani prezes, wydając takie zarządzenie, sama łamie konstytucję. Tak, to ma być przez uwagę tą rzecz, że porównamy takiego systemu, jak chociażby jest w Ameryce. I wyrok w podobnej sprawie, choć tak precedensu, w jakimś innym sądzie, nie znaczy, że w tym sądzie będzie to respektowane. I tutaj nie może pan się właśnie na tym opierać, że gdzieś wydano wyrok w tej sprawie i pana musi być tak samo. No ja się na tym opieram, bo tamci sędziowie najwyraźniej przestrzegają konstytucji. A tak, ale pan prezes... właśnie to, co pan zna, to właśnie... Więc u nas nie ma prawa precedensu. Ale jest prawo logiki. Dobra, panowie, cięcie swoją powinno się być przegrywać. Dobra, to zakończę samości, jutro posiadę. Ja się zastanawiam, bo mi długo będzie latać przez minut, jak wytrzymacie w tych maseczkach. Nie wytrzymacie, panowie. W końcu nie da oddychać. Ja akurat pracuję w budowlance i ja takich masek używam do gipsów. Nie da rady tym oddychać. No ale ktoś na tym zarobi dobre pieniądze. Na pewno pan Kulczyk, bo otworzył sobie fabrykę. Wiedzą panowie, że wszelkiego typu mandaty są wydawane bezprawnie. Zmuszanie mnie do założenia maski jest też łamaniem prawa przez panów. Panowie nie chcą wydać panu maski. Ja tego pana informuję, że jest takie konsekwencje. Tak, ale panie nie jest. Nie, bo gdyby panowie chcieli, żebym założył maskę, to byście popełnili przestępstwo. Ale widzę, że panowie nie chcą i bardzo dobrze. Informują mnie, więc to się nie kwalifikuje jako podżeganie do przestępstwa, nie wiem, jak to się określić. Tak policja powinna zachować się wszędzie. Na razie w Węgrowie jest dobrze, ale to, co widzę w Warszawie, to jest masakra. Dobrze, jeszcze raz wróciłem pana dowód osobisty, bo proszę, system się zawiesił i nie możemy to nawet robić. Mogę się naprawdę. Niedawno na proteście w Sielcach pytałem takiego młodego pana policjanta, co on powie wnuczkom, że tylko wykonywał polecenia. Tak się kiedyś tłumaczyli zamowkę i żołnierze na strażyczkach więziennych w obozach. Przykro, że system tak dzieli Polaków. Zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że nie będziecie musieli go strzelać do mnie.
działa? No nie tylko będę miał sprawę w tym sądzie, bo chodziło mi o to, żeby zapoznać się z aktami sprawy. A, właśnie, bo jeszcze tak. Czyli pan nie jest na wezwanie, tylko tak. Ja jestem na wezwanie. Ja jestem, znaczy, ja mam sprawę w toku i alkohol obwiniony. Ja się umówiłem na zapoznanie z aktami sprawy, bo przez policjanta, która przesłuchiwała mnie na komisariacie, nie chciała mi udostępnić akt sprawy. Sprawa jest błaha, także spokojnie, dożywocia z tego nie będzie. Zresztą sprawa związana z tym cyrkiem covidowym. Ale fajnie by było wiedzieć, co w tych aktach jest. No. Boję się po prostu, że za parę dni będę miał sprawę i nie wejdę na tą sprawę, rozumie pan? I dostanę wyrok za oczy. Bo może trafię na sędziego, który jest logiczny i umorzy postępowanie albo niewinni. Powiem panom, że powinniście się zmobilizować, wpaść w paru do tego komendanta w Węgrowie i go po prostu aresztować. Po prostu go aresztować, jak babcie kocha. Ja wiem, że to jest... Pamiętacie swoją rotę, nie? Boli serce, jak... Na pewno nie na to, żeście przysięgali. Gdzie pan mieszka? Tutaj, w Węgrowie. Tam o tej? Tak. Także proszę pana, sporządzimy sobie notatkę. Panowie, ja tylko powiem, nie musicie mi zostawiać mandatu, możecie mnie pouczyć, sporządzić notatkę, nie musicie tego robić. No tak, mówię, sporządzimy dla pana notatkę. Tak. Dziękuję, miłego dnia. Tak więc w sądzie w Węgrowie rządzą covidianie. Nie wolno tutaj wchodzić bez kagańca. Wydaje mi się, że policja, która została wezwana, to są Polacy. Zobaczymy, co historia pokaże. Trzymajcie się i nie bójcie się tych niezgodnych z prawem zarządzeń. Nie wolno wam się bać.